Połowie stycznia w Kielcach i całym województwie ruszają ferie zimowe. Jak co roku dla dzieci i młodzieży szkolnej z Kielc, zarówno Urząd Miasta, jak i podległe mu instytucje przygotowały bogaty i atrakcyjny program wydarzeń sportowych oraz kulturalnych pod wspólnym hasłem Zima w mieście. Dla dzieci, które pozostają w czasie ferii tutaj na terenie naszego miasta, przygotowaliśmy szeroki wachlarz zajęć sportowo-rekreacyjnych. Są to zarówno zajęcia w sportach indywidualnych, jak i zespołowych. Dzieci będą mogły pograć w koszykówkę, w piłkę nożną, w siatkówkę, ale również mogą skorzystać z zajęć tanecznych, karatę, z lekkiej atletyki, judo. Również w tym roku po raz pierwszy będziemy mieć dla chętnych zajęcia z akrobatyki. Tradycyjnie również zajęcia właśnie z, ze strzelectwa sportowego, a także w ferie z łukiem. Wszystkie dzieciaki, które chcą uczestniczyć w tych zajęciach mają taką możliwość, żeby bezpośrednio przed zajęciami zgłosić swój akces u organizatora tego wydarzenia. Zajęcia są nieodpłatne i to co też jest myślę, że bardzo takie atrakcyjne to zajęcia prowadzone są w różnych miejscach na terenie naszego miasta. Dodatkowo Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza na sportowe ferie, w ramach których odbywać się będą zajęcia na pływalniach i lodowisku przy ulicy Szczecińskiej. Instytucje kultury także zadbały o to, by młodzi Kielczanie w czasie ferii nie narzekali na nadmiar wolnego czasu. BWA proponuje uczestnictwo w zajęciach warsztatowych. W tym roku Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach zaprasza dzieci i młodzież w wieku od 5 do 18 lat na zajęcia spotkania ze sztuką. Spotkania ze sztuką to cykl zajęć nawiązujący do bieżących wystaw, w tym roku będzie to kapitał sztuki suplement, który będzie prezentacją twórczości twórców regionalnych. Wystawa jest ciekawa pod tym względem, że będzie prezentowała różne gatunki i dyscypliny sztuki i o tym głównie będziemy chcieli rozmawiać na tych zajęciach i pokazać dzieciom i młodzieży różnice między poszczególnymi gatunkami. Chcemy, by te warsztaty były takie bardziej edukacyjne, żeby dzieci dowiedziały się właśnie, czym jest malarstwo, czym jest rzeźba, czym jest fotografia i poszcz poszczególne e, różnice umiały zauważyć w tych dziełach. Dodatkowo, będziemy też prowadzić zajęcia na zewnątrz. Będą to zajęcia pod tytułem ślady na śniegu i będą one ściśle związane z aurą sprzyjającą, czyli ze śniegiem. Stworzone zostaną instalacje i odbędzie się prezentacja landartu czyli sztuki, w której środkiem wyrazu są elementy natury. Zajęcia odbywać się będą codziennie w godzinach od 8.30 do 14.30, a zapisy na nie prowadzone będą przez cały okres trwania ferii. Muzeum Historii Kielc zaprasza do uczestnictwa w spotkaniach, których motywem przewodnim będzie historia miasta. Zarówno w pierwszym tygodniu ferii, jak i w drugim przewidujemy spotkania dla młodzieży od 7 do 13 roku życia. Spotkania w muzeum będą organizowane od 10 do 12 i będą miały charakter warsztatowy. Aż tak daleko od historii naszego miasta nie odbiegamy, a więc zmierzymy się troszkę z warsztatem dawnego archeologa, zmierzymy się z legendami, z dzikimi zwierzętami, z ekslibrisami. W związku z tym tematyka tych warsztatów jest bardzo wszechstronna, nawiązująca do historii miasta, ale tych dat nie będzie tak dużo. Bardziej chcemy poprzez zabawę przybliżyć historię miasta z jej małymi tajemnicami, które postaramy się tutaj podczas zajęć warsztatów rozwiązać wspólnie z uczestnikami spotkań. Jeśli ktoś kocha teatr, to musi zajrzeć do placówki przy ulicy Dużej. Prezentujemy te spektakle, które się cieszyły największą popularnością. Jest różnorodność tytułów, ponad 10 tytułów, także będzie można zobaczyć tak, tak zwane covery, takie jak na przykład Kopciuszek, czy o rybaku i złotej rybce, Mały Tygrys Pietrek, ale również te inne tytuły, może troszkę mniej znane, jak na przykład Misiaczek, Akademia Pani Beksy i te spektakle są przeznaczone dla dzieci, mimo że najmłodszych to jeszcze w różnym wieku, bo mamy właśnie dla tych młodszych od dwóch lat. Mam spektakle od czterech, od sześciu, od siedmiu. Także każdy znajdzie coś dla siebie. Poza tym, oprócz spektakli zapraszamy jeszcze na warsztaty plastyczne. To będą bezpłatne warsztaty plastyczne przed dniem dziadka i babci, a więc przygotujemy jakąś niespodziankę dla dziadków. A na zakończenie ferii Spektakl połączony z zabawą karnawałową. Młodzieżowy Dom Kultury zaprasza dzieci i młodzież od 5 do 18 roku życia na różnego rodzaju zajęcia. Będą to zajęcia plastyczne. Będą to zajęcia wokalne, zajęcia teatralne, zajęcia szachowe, zajęcia taneczne. Będzie również przegląd Pasji i Talenty. To już 20 edycja o nazwę deku. Oferujemy również wycieczkę do Pozamcza Chęcińskiego, do centrum Leonardo da Vinci. I mnóstwo innych zajęć, które będą się odbywały dla przedszkolaków również. No, zaczynamy balem w poniedziałek dla wszystkich dzieci z miasta Kielce. Także serdecznie zapraszamy. Będą też wycieczki, podczas których ich uczestnicy poznają kieleckie cukiernie i piekarnie. Obok wspomnianych instytucji szereg atrakcji na ferie znajdzie się w programie Muzeum Zabawek i Zabawy, Domu Kultury Zameczek i jego filii Ośrodka Kultury Ziemowit, Centrum Geoedukacji, Szkoły Tańca KTT, Energetycznego Centrum Nauki i wielu innych. Szczegółowy program wydarzeń zamieszczony jest na stronie internetowej miasta w zakładce Zima w Mieście. Specjalny informator w formie papierowej jest do pobrania też w biurach obsługi interesanta magistratu.